Narzeczeni zginęli dzień przed ślubem. Nowe fakty: narzeczeni, którzy zginęli w wypadku, spoczną w jednym grobie. W jednym grobie spoczną narzeczeni, którzy zginęli w wypadku samochodowym dzień przed ślubem, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Ceremonia pogrzebowa eś.p. Martyny i Bartosza odbędzie się w sobotę. Pogrzeb odbędzie się o godzina 11 w kościele PW. Św. Anny w Niedźwiedziuka. Ostrzeszowa. To stamtąd pochodzi 26-letnia Martyna. I właśnie w swojej parafii 1 września dziewczyna miała wyjść za mąż za 32-letniego Bartosza, który pochodzi z oddalonego o 70 km Kotlina. To był drugi termin ich ślubu, pierwszy odwołano ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Narzeczeni zginęli 31 sierpnia na DW444 w Świecy. Wracali z sali weselnej, na której miało bawić się ponad 100 gości. Ze wstępnych ustaleń ostrowskiej policji wynika, że Citroen C3 wpadł w poślizg, zjechał częściowo na pobocze i ustawił się na jezdni bokiem. W bok osobówki uderzyła nadjeżdżająca z przeciwnej strony ciężarówka. Samochód wypadł z drogi i zatrzymał się na boku w polu kukurydzy. Kobieta i mężczyzna zginęli na miejscu. Kierowca ciężarówki, jak poinformowała rzecznik prasowy ostrowskiej policji, młodszy aspirant Małgorzata Michaś, został poddany badaniu na trzeźwość, nie stwierdzono obecności alkoholu. Do badań pobrano jego krew. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności, by wyjaśnić wszystkie okoliczności wypadku. W tym celu prokurator zlecił też sekcję zwłok. Wstępnie ceremonia pogrzebowa planowana była na przyszły tydzień, ale w czwartek ostrowska prokuratura poinformowała najbliższych, że ciała ofiar będzie można odebrać w piątek. Zapadła decyzja, by pogrzeb odbył się w sobotę. Narzeczeni mieszkali w Poznaniu i z tym miastem wiązali swoją przyszłość. Bartosz obronił doktorat na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był adiunktem w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Z głębokim żalem i niedowierzaniem, poruszeni ogromem tragedii, informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku zmarł tragicznie nasz nieodżałowany kolega i przyjaciel dr inżynier Bartosz Wojtyra, poinformował w mediach społecznościowych wydział, który zawiadomił też o terminie ceremonii pogrzebowej. Wychowawca Bartosza ze szkoły gimnazjalnej w Kotlinie Włodzimierz Szymkowiak powiedział PAP, że jego były uczeń był wspaniałym chłopakiem, zawsze chciał być naukowcem. Ostatni wpis Martyny na profilu społecznościowym z 20 sierpnia brzmi: z radością zawiadamiamy o naszym ślubie. Będzie nam miło widzieć Was w tym szczególnym dniu.